Witaj. Omówimy sobie teraz kluczowe z punktu widzenia uczenia się procesy, które dotyczą pamięci długotrwałej, czyli procesy kodowania i odtwarzania informacji. Jak już wcześniej Ci to zarysowałem, pamięć długotrwała pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu, gdyż to właśnie dzięki niej możliwe jest przechowywanie przez długi czas wspomnień czy wiedzy oraz ich odtwarzanie, czyli de facto używanie w życiu. Ponadto pamięć długotrwała odpowiada za budowanie poczucia tożsamości czy uczucia ciągłości naszego życia. Właśnie dzięki niej czujemy się sobą. Proces kodowania informacji zachodzi pomiędzy pamięcią operacyjną a pamięcią długotrwałą. Narysujemy sobie trochę w większym powiększeniu, aby było lepiej widać. Kodowanie to w uproszczeniu wszystkie operacje poznawcze, jakie wykonujemy, które prowadzą do stworzenia reprezentacji wiedzy w naszym umyśle, czy też po prostu reprezentacji informacji w naszej pamięci. Proces odtwarzania informacji chodzi w drugą stronę. Zachodzi pomiędzy pamięcią długotrwałą a pamięcią operacyjną. Odtwarzanie to wyciąganie, czy też wydobywanie informacji z magazynu pamięci długotrwałej do pamięci operacyjnej celem ich przetwarzania i też wykorzystywania w naszych działaniach. Aby zrozumieć, jak ważne jest rozróżnienie tych dwóch procesów w kontekście efektywnej nauki, musimy sobie przypomnieć, w jaki sposób zachodzi neurogeneza, czyli tworzenie nowych neuronów. Jak zapewne pamiętasz, kluczowe są odpowiednie bodźce oraz powtarzanie danej czynności, czy też w kontekście wiedzy, powtarzanie tej wiedzy. Ten proces zachodzi w pamięci operacyjnej i zwiększa szanse zakodowania informacji w pamięci długotrwałej. Oba procesy, kodowania i odtwarzania informacji, przebiegają w pewnym sensie osobno, dlatego że za oba procesy odpowiadają inne struktury neuronalne. Zatem inaczej uczymy się, aby dobrze zakodować, a inaczej, aby dobrze odtwarzać informacje. Kodujemy informacje przede wszystkim, gdy, na przykład, czytamy, albo słuchamy. Na przykład teraz słuchasz to, co mam Ci do powiedzenia. Następnie połączenie jednego i drugiego, czyli słuchanie i oglądanie razem, na przykład oglądanie wideo albo uczestnictwo w wykładzie. W przypadku odtwarzania informacji są to inne działania. Zaliczamy do nich mówienie. Rysujemy sobie jakieś ładne usta. Czyli tłumaczenie czegoś sobie na głos, tłumaczenie tego innej osobie. Ale to jest ważne, żeby to robić z głową, bez wsparcia notatkami czy książkami. To samo tyczy się notowania. Takiego kreatywnego notowania. Znowu, notowania z głowy, na bazie własnej wiedzy. Czyli czytamy coś, uczymy się tego, robimy sobie chwilę przerwy, zamykamy książki, wtedy dopiero siadamy do pustej kartki papieru i robimy notatki z własnej głowy. Jeśli nie pamiętamy wszystkiego, to później to uzupełniamy, ale musimy to robić w sposób twórczy, odtwarzając naszą wiedzę. Kolejny element to wizualizacja. Bardzo ważne działanie. Wizualizacja, czyli aktywne wykorzystywanie wyobraźni celem wywołania w naszej wyobraźni obrazów, dźwięków, słów i znaczeń. Obracanie tych informacji w naszej wyobraźni celem ich obróbki i ustrukturyzowania, na przykład, żeby komuś coś wytłumaczyć albo zanotować. Ostatnim elementem jest po prostu działanie, czyli aplikacja wiedzy. Aplikacja naszej wiedzy. Aplikacja naszej wiedzy, czyli po prostu wykorzystywanie jej w działaniu, ale znowu bez podpowiedzi. Najlepszym przykładem jest rozwiązywanie różnego rodzaju zadań, rozwiązywanie testów, odpowiadanie na pytania otwarte itd. Aby uczyć się efektywnie, odtwarzanie nie powinno zawierać podpowiedzi. Jeśli te podpowiedzi będą dostępne, to wtedy tak naprawdę wydarza się proces kodowania informacji, bo wtedy po prostu czytamy, słuchamy albo coś oglądamy. Myślę, że każdemu z nas zdarzyła się następująca sytuacja. Dzień przed sprawdzianem. Wyciągamy wszystkie notatki i książki. Czytamy je od lewej do prawej, z góry do dołu, kilkukrotnie. Mamy wrażenie, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Następnego dnia idziemy na sprawdzian, dostajemy trzy pytania otwarte, siadamy, patrzymy na nie i nagle
uświadamiamy sobie, że w sumie to nie wiemy, od czego zacząć, że mamy wszystko na końcu języka i za bardzo nie wiemy, jak to wyrazić i jak to opisać, jaką strukturę temu nadać i tak dalej. Na tym właśnie polega zjawisko iluzji wiedzy. Zjawisko iluzji wiedzy polega na tym, że nasz umysł myli to, co rozpoznaje, z tym, co rzeczywiście wie. Innymi słowy, uczucie zrozumienia lub pamiętania jest takie samo, jak uczucie rozpoznania tego. W nauce musimy go za wszelką cenę unikać. Jest to jeden z 6 nawyków efektywnej nauki, które będziemy starali się wypracować na tym kursie. Możemy to również wytłumaczyć na innym życiowym przykładzie. Wyobraź sobie, że próbujesz przypomnieć sobie twarz jakiejś osoby, ale przychodzi ci to z wielką trudnością, gdyż na przykład słabo znasz tą osobę, dawno jej może nie widzieliśmy. Żaden sposób wywołania tego obrazu w pamięci nie działa, ale następnego dnia idziesz przez miasto i ta osoba wychodzi zza rogu. Patrzysz na nią i od razu wiesz, że to jest właśnie ta osoba, o której wczoraj myśleliśmy. Na tym polega rozpoznawanie. Innymi przykładami tego mechanizmu są takie zjawiska jak zjawisko déjà vu, czy też nieświadomy plagiat. Musimy tak się uczyć, aby nie tylko rozpoznawać informacje, ale je rzeczywiście rozumieć i umieć je odtwarzać wtedy, kiedy chcemy. Niezrozumienie tej zależności jest przyczyną problemów w nauce i braku efektów uczenia się bardzo, bardzo wielu osób. Przy nauce zawsze powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy informacja przepływa z książki do mojej głowy, czy może z mojej głowy do moich notatek? Podstawowe pytanie. Co możemy w sumie zrobić, aby lepiej kodować, lepiej odtwarzać informacje? Czyli zasadniczo, co możemy zrobić, aby lepiej się uczyć? Pierwsza praktyczna rada, jaką mam dla Ciebie, to stosowanie się do zasady jednego punktu skupienia, o której mówiliśmy przy okazji omawiania procesów uwagi. Zasada jednego punktu skupienia zakłada, że o ile to możliwe, to powinniśmy w trakcie nauki być skupieni na jednym temacie, na jednym wątku i na realizacji jednego celu nauki. Ale bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że kluczem w realizacji tej zasady jest bycie uważnym. Jeśli nie będziemy uważni, to nawet wielokrotne powtórki nam nie pomogą zapamiętać informacji. Właśnie dlatego, że wiele rzeczy w naszym życiu realizujemy bez skupienia, to też ich nie pamiętamy. Dla przykładu, czy umiesz wymienić, co się wydarzyło w 6 odcinku 2 sezonu Gry o Tron? Większość osób, które oglądało ten serial, nie umie tego zrobić, bo też nie byli w pełni skupieni na zapamiętaniu tego typu informacji, pomimo tego, że one były wtedy dostępne. Kolejną praktyczną zasadą efektywnej nauki ułatwiającą kodowanie informacji jest zasada struktury treści. Zasada struktury treści zakłada, że im wyższy jest poziom zorganizowania i usystematyzowania treści, których się uczymy, tym łatwiejsze jest kodowanie, a nawet późniejsze odtwarzanie tych informacji. Aby ułatwić nadanie struktury temu, czego się uczymy, warto stosować grupowanie podobnych informacji, porcjowanie materiału, czyli dzielenie go na mniejsze części, oraz porządkować, czyli ustalać stałe zasady organizujące strukturę naszej wiedzy albo naszych notatek, wedle oczywiście pewnych spójnych kategorii, które się powtarzają w tych notatkach. Ważną z zasad, która ułatwia zapamiętanie, jest zasada emocji. Jak zapewne wiesz, emocje są bardzo silnym czynnikiem wpływającym na zapamiętywanie. Warto wykorzystywać emocje w sposób kreatywny przy nauce, wymyślać historię, wyobrażać sobie w pewnych sytuacjach siebie, emocje wszystkie te, które w naturalny sposób mogą w nas powstać, tak jakby to się działo naprawdę. Możemy również przypomnieć sobie, dlaczego cel nauki jest dla nas ważny, tak osobiście bardzo ważny. Uświadomić sobie to, dlaczego chcemy go realizować i zauważyć, jakie emocje on nas wywołuje. Kolejną zasadą jest zasada elaboracji. Elaboracja jest to proces opracowywania nowego materiału przez pryzmat swojej aktualnej wiedzy. Czyli dosłownie łączenie tego, czego się uczymy, z tym, co już wiemy. Dzięki temu szybciej zapamiętujemy i łatwiej będziemy mogli odtwarzać, gdyż będziemy mieli więcej wskazówek, które pomogą nam wyciągnąć konkretne informacje z naszej pamięci długotrwałej. Bardzo ważną zasadą, którą wiele osób ignoruje, bo też wierzy w różne style nauki, jest zasada wyższości obrazu. Zasada wyższości obrazu zakłada, że najłatwiej zapamiętujemy i odtwarzamy w długofalowej perspektywie czasu informacje zakodowane w postaci obrazów, a nie słów czy dźwięków.
Stosowanie wszystkich tych zasad, które wymieniłem, jest bardzo ważne. Może być dodatkowo spotęgowane, gdy będziemy pamiętać o tym, aby w trakcie nauki uczyć się nie tylko tego, co chcemy zapamiętać, ale aby również uczyć się tego, jak świadomie planować to przypomnienie sobie, tak? Czyli tworzyć spusty pamięci. Spusty pamięci, które są specyficznymi wskazówkami ułatwiającymi aktywizację tych określonych informacji zawartych w naszej pamięci. Zatem spusty pamięci, nazywane przez niektórych markerami pamięci, czy też mentalnymi kotwicami, ułatwiają aktywizowanie wiedzy w pamięci długotrwałej i odtwarzanie informacji. Jest to kolejna z zasad efektywnej nauki. Zasada spustów pamięci. Zasada spustów pamięci zakłada, że aby uczyć się efektywnie, to w trakcie nauki musimy świadomie i uważnie tworzyć spusty pamięci, które ułatwią nam dostęp do informacji zakodowanych w przeszłości. Takimi spustami mogą być na przykład konkretne obrazy, historia albo słowa klucze. Takie spusty można w odpowiedni sposób umieścić na notatkach, aby przy każdej powtórce materiału je ćwiczyć. Kolejnym z działań, które ułatwiają odtwarzanie informacji, jest stosowanie zasady rozkładania nauki w czasie. Zasada rozkładania nauki w czasie polega na tym, że lepiej coś pamiętamy i łatwiej oraz dłużej będziemy mogli to odtwarzać, jeśli powtarzać to będziemy w określonych odstępach czasu, najlepiej liczonych w dniach albo tygodniach. Efekt ten jest związany z procesem, w jaki zachodzi neurogeneza i tworzenie połączeń pomiędzy neuronami. Kluczowy jest sen. Zatem, aby móc odtworzyć jakiś materiał, czyli zaktywizować konkretne struktury neuronalne, powinniśmy najwcześniej powtarzać coś następnego dnia, po nauce. Bo wcześniej te struktury nie będą jeszcze istnieć, zatem powtarzanie nie będzie mogło zachodzić. Temat ten jest dużym zagadnieniem. Będziemy go omawiać w kolejnych lekcjach, gdyż aby go w pełni zrozumieć, musimy jeszcze omówić procesy zapominania. Kolejną zasadą jest zasada kreacji, gdyż każdy proces odtwarzania tak naprawdę jest procesem twórczym, a kodowania odtwórczym. Zasada kreacji zakłada, że informacje, które sami wytworzyliśmy i opracowaliśmy, pamiętamy lepiej niż te, które jedynie usłyszeliśmy lub przeczytaliśmy. Czyli lepiej pamiętamy coś, gdy sami to przeanalizujemy, a później zanotujemy. Wynika to z faktu, że te czynności stymulują nas do semantycznej, czyli znaczeniowej analizy. Wymusza na nas aktywizację wiedzy, którą już posiadamy. I właśnie to jest kolejny powód do robienia notatek. Zrobienie notatek, takich efektywnych, wymusza na nas przemyślenie tematu. I to przemyślenie jest twórczym aktem, który stymuluje głębokie procesowanie i aktywizację naszej wiedzy. Ostatnią z praktycznych porad jest zasada odniesienia do ja. Zakłada ona, że lepiej kodujemy i później lepiej odtwarzamy informacje, które odnosimy do samych siebie, do naszej życiowej historii, do naszej osoby, do naszej wiedzy, do wszystkiego tego, co uważamy za część siebie. Czyli może to być również znane nam miejsce, może ulubiona literatura albo postacie, albo kino. Jak widzisz, z relatywnie prostej wiedzy na temat tego, jak działa nasza pamięć, można wyciągnąć wiele wskazówek na temat tego, jak uczyć się efektywnie i jak efektywnie notować oraz planować swoją naukę. Ważne przy tym jest zrozumienie tych zasad, ich mechanizmów działania. Właśnie dlatego na tym kursie momentami wchodzimy dość szczegółowo w te zagadnienia. Ich zrozumienie powoduje, że ty zaczniesz ufać tym wszystkim zasadom, o których będziemy mówić na kursie. A skoro im ufasz, to chętnie będziesz je stosować w swojej codziennej praktyce. Nie martw się jednak, to jest dopiero jedna z pierwszych z bardzo wielu lekcji w tym kursie. Poznaliśmy już ponad 20 zasad efektywnej nauki i poznamy jeszcze kolejne. Zaś w toku dalszej realizacji kursu będziemy w coraz większym stopniu stosować je w praktyce i ćwiczyć. Będziemy to robić, aby nauczyć się, że trzeba dbać zarówno o siłę zakodowania informacji, jak i siłę odtworzenia informacji. Tak naprawdę to już to robimy od pierwszej lekcji, gdyż te zasady stoją u podstawy konstrukcji całego tego kursu. Ostatecznie jesteś tu po to, aby nauczyć się efektywnie, jak uczyć się efektywnie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.